Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Sonic Advance na Game Boy Advance. I w tym momencie zabieramy się za Ice Mountain Zone. Zone o tematyce zimowej. I jest to świat, który jest bardzo, ale to bardzo w tym momencie... Może nie powiedziałbym, że specyficzny, no bo to byłoby bardzo dziwne słowo i bardzo dziwne określenie. Ale jest on dosyć fajnie wpasowany jakby w ten odcinek i początek tego odcinka. Dlatego, że w chwili kiedy to nagrywam, no wiadomo, jest luty, czyli okres zimowy. Aczkolwiek no za moim oknem no nie ma zimy, jest można by powiedzieć takie trochę przedwiośnie, więc no coś nie pykło tutaj ewidentnie. Ogólnie, sorki, jeżeli usłyszycie, że mój głos jest taki troszeczkę zaspany, ale to jest dlatego, że ja jakoś z 20-30 minut temu się obudziłem, no i stwierdziłem, że, nie wiem, napiję się herbaty, wezmę sobie jakąś wodę i będę sobie tutaj dla was komentował, ponieważ tak jak dobrze wiecie lub nie wiecie i przypomnę wam, to jest seria nagrywana w post-commentary lub w postprodukcji, jak chcemy sobie to nazwać. I tak jak zauważyliście, pokazałem wam drogę do sprężynki, która zabiera nas do kolejnego special stage'a i ten special stage jest po prostu jednym chyba z najgorszych special stage'y, jakie kurde robiłem. Chociaż nie, cofam to. Najgorszy to jest ostatni. A w szczególności końcówka. Co ja tu mogę o nim powiedzieć? No, generalnie to już od tego special stage'a, czyli od tego cholernego czwartego zasranego szmaragdu zaczynają się jakby trochę problemy. No może nie problemy, ale poziom trudności tutaj w tym momencie jest dosyć mocno wygórowany. Co niestety przekłada się na to, że tak jak o ile pierwsze trzy special stage'e robiło się je w miarę prosto i nie było z tym jakby żadnego problemu, tak tutaj, no jest co jest. I tak jak zauważyliście, jednej rzeczy zapomniałem wyedytować, czyli m.in. load state'a, za co chcę tutaj przeprosić i podkreślić, że tak, używałem w tej serii save state'ów i load state'ów z tego względu, że po prostu ciężko się robiło te special stage'e bez tego, a próba... Znaczy, okej, okay, może nie, co ja chcę powiedzieć. Mógłbym oczywiście jak najbardziej spróbować robienie tego bez save state'ów i load state'ów, tutaj się z wami zgodzę oczywiście, ale niestety nie chciałem ryzykować, bo wiem, że to było takie dosyć mocne ryzyko, a nie miałem pewności, czy w momencie, kiedy stracę szansę na zdobycie tego szmaragdu, to nie miałem pewności, czy będę mógł mieć nową szansę w następnych zonach i w następnych aktach, więc wolałem dmuchać na zimne i ten cholerny czwarty szmaragd zdobyć właśnie za pomocą... Znaczy może nawet nie tylko ten jeden szmaragd, ale resztę szmaragdów w ten oto sposób zdobyć. Bo powiem wam szczerze, nie widziało mi się przechodzenie tej gry drugi raz wszystkimi postaciami, jakbym coś spieprzył. A wierzcie mi, o ile na przykład z Sonikiem się naprawdę zajebiście gra, Knucklesem i Tailsem też w sumie, tak, historia Amy, to ja pierdzielę, to jest naprawdę no nieporozumienie i to mocne nieporozumienie. Zacznijmy od tego, że Amy jako postać nie jest może jakoś super zła, ale jej gameplay jest po prostu tragiczny w tej grze i to jest moje zdanie na ten temat, serio. Ona nie ma w ogóle żadnego spindasza ani nic, jedyne co ona może to na tym młotkiem się posługiwać, ale prawda jest taka, że ten młotek no tak naprawdę poza tym, że da tyle, że wiecie, unicestwi jakiegoś przeciwnika, to tak naprawdę chuja daje za przeproszeniem. No autentycznie, Amy w tej grze to jest przynajmniej według mnie jedna z najgorszych postaci. Jestem ciekaw po prostu tego, jak bardzo ona zmieniła się w Sonicu Advance 2. Mam szczerą nadzieję, że troszeczkę się zmieniła, jeżeli chodzi o gameplay. Bo jeżeli się nie zmieniła, to mam, brzydko mówiąc, przejebane. Ale dobra, bo ja tutaj się zagłębiam w technikalia, gadam tutaj w ogóle o rzeczach trochę niezwiązanych z tym poziomem, więc przejdźmy może do
Ice Mountain Zone i jakichś moich wspomnień. Cóż, tak jak już niejednokrotnie podkreślałem, to jest zone, który bardzo lubię, ze względu na muzykę, która nam tam towarzyszy w tle, jak zresztą mogliście usłyszeć. A zwłaszcza w akcie pierwszym, bo akt pierwszy ma moim zdaniem najlepszy soundtrack. Nie chcę powiedzieć tutaj, że akt drugi ma gorszy, bo też jest całkiem w porządku. Właśnie ten, który teraz leci. Ale jednak akt pierwszy ma taki, nie wiem, przyjemniejszy trochę w mojej opinii soundtrack. Co do grafiki, no to nie muszę chyba mówić, że każdy z tych poziomów graficznie wygląda po prostu świetnie. A szczególną uwagę tutaj do tej świetności podkreślają właśnie te tam góry w tle, które widzicie, oraz padający śnieg. I w przeciwieństwie do takiej gry zwanej jako KO Advance, to tutaj to chociaż te kulki śniegu są delikatnie małe. Dlatego, że jak możecie pamiętać lub też i nie pamiętać, w KO Advance były kule. Dobra, już jestem, sorki, musiałem zrobić takie malutkie cięcie, ponieważ coś mi się zesrało, jeżeli chodzi o Vegasa i musiałem tutaj zrobić malutką korektę. Tak więc raz jeszcze. Jeżeli chodzi o KO Advance, to jak pamiętacie, w KO Advance były takie ogromne kule, coś a la kule ping-pongowe, czy nie wiem nawet jak to nazwać. Ale w każdym razie, no kurde, no porównajcie sobie tamten śnieg, co mieliście przed chwilą, lub nawet będziecie mieli zaraz, a ten śnieg w KO Advance, to jest po prostu, no, różnica kolosalna, naprawdę, autentycznie. Ja wiem, że to jest szczegół, ja wiem, że ja się teraz dopieprzam szczegółu, ale no, lubię zwracać uwagę na takie rzeczy. I jak znacie mnie, a na pewno mnie znacie już co po niektórzy, jeżeli oglądają ten let's play, mam tu na myśli chociażby takich starych bywalców kanału, lub starych wyjadaczy, jak chcemy sobie nazwać. Pozdrawiam bardzo serdecznie każdego widza. No to wiedzą, że ja lubię jakby zwracać uwagę na takie detale. I ja zawsze tak robiłem w let's playach, zawsze lubiłem grę tak, w tak zwany sposób rozbierać na czynniki pierwsze, o. Czyli wiecie, ocenić i grafikę, i soundtrack, i level design, ogólnie wszystko. Wszystko, co jest możliwe. W ogóle powiem wam szczerze, że tak grając w te special stage, które właśnie teraz widzimy tutaj na ekranie, to nawet powiem wam szczerze, że robiąc ogólnie gameplay do Sonica Advance 1, to poczułem taki właśnie zew nostalgii na nowo, no nie? W sensie, żeby nie było, to nie jest tak, że jak jest jakaś moja ulubiona gra i nie wiem, jestem w nią zajebisty i w ogóle to nie czuję jakby tej nostalgii, bo też tak jest, że wyczuwam nostalgię, ale tutaj troszeczkę w takim innym sensie. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że na przykład, tak jak zawsze grałem w Sonica Advance, po prostu przechodząc grę tylko jedną kampanią, czyli Soniciem, tak tutaj ucieszyłem się, że robiłem na przykład historię, nie wiem, Tailsa, historię Knucklesa, historię nawet Amy, mimo że za bardzo jej nie lubię, i plus zbieranie tych szmaragdów, mimo że te special stage'e no są takie pod względem trudności, takie nawet. Choć przyznam, że niektóre są naprawdę mega trudne, tak tutaj muszę przyznać, że no, były całkiem okej. Okay. Chociaż no mówię, no ostatni special stage i ostatnia prosta tak zwana, to była totalna katorga dla mnie. Zresztą będę o tym wam opowiadał, jak dojdziemy do tego ostatniego special stage'a, a to jeszcze nie w tym odcinku, tylko w następnym i zarazem ostatnim. Dlatego, że ta seria będzie miała 3 odcinki, nie 2, a 3 odcinki, tak jak wam już wspominałem w poprzednim odcinku, gdzie mniej więcej sobie wyliczyłem, ile ona będzie miała odcinków, no i wyszło, że 3. I teraz lecimy sobie z moim, szczerze, ulubionym bardzo bossem. Wiem, że niektórzy narzekają na trudność tego bossa, no bo przecież ten boss dzieje się pod wodą, a Sonic aż tak bardzo, no nie może mu skopać zadka, bo musi skakać właśnie po tych stalaktytach czy tam soplach lodu. Ale wierzcie mi, to nie jest trudna konfrontacja. Zobaczycie zresztą zaraz, że ja będę miał momenty, gdzie oczywiście włączy się odliczanie, bo to jest normalne. Ale nie zginę przy tym bossie. Chyba nawet mi się nigdy nie udało zginąć przy tym bossie. Nie pamiętam. Nie chcę tutaj was wprowadzać w błąd, ale wydaje mi się, że nie udało mi się ani razu zginąć.
Ogólnie teraz boss, z którym walczymy, nazywa się X-Spider, taka ciekawostka. Czy jestem w stanie potwierdzić, że to X-Spider? No nie wiem, no wydaje mi się, że pająk ma trochę więcej odnóż i tak dalej, a ten tu ma tylko dwa, ale dobra, to jest takie czepianie się szczegółu. Więc okej, no uwierzmy, że to jest X-Spider, niech będzie, niech gra dostanie te dodatkowe punkty dla Gryffindoru, czy tam Ravenclaw, czy tam Hufflepuff, czy jeszcze innego domu. Może nawet dla Slytherinu. Kij wie tam. W każdym razie, w ten oto sposób ukończyliśmy sobie Ice Mountain Zone i jestem szczerze zadowolony. Poszedł ten zone całkiem bardzo fajnie, jak ja to wczoraj nagrywałem, a nagrywałem to... Nie, w sumie jakie wczoraj, ja to dzisiaj nagrywałem w nocy. Tak, bo gameplay, który teraz widzicie, i z tego zone'u, i z poprzedniego, i ogólnie z całej tej gry, był nagrywany 10 lutego o północy, a skończyłem go nagrywać o 2.18, więc całą gierkę skończyłem o 2.18. Więc tak, do dzisiaj to było nagrywane w nocy, o cholera jasna. Mówiłem właśnie powiedzieć, że ten... Że ja to nagrywam 10 lutego, teraz o godzinie 9.26. A widzicie, kurde, sam siebie przechytrzyłem. Okej, muszę chyba częściej tak robić. Ale dobra, przechodzimy sobie teraz do następnego zonu. Jak słyszycie, radosna muzyka nam tutaj przygrywa. Zresztą mój ulubiony soundtrack, że co tutaj mogę dużo mówić. Angel Island Zone. Poziom o tematyce podniebnej i ogólnie sam fakt, że robimy Angel Island w jakimkolwiek Soniku jest taki bardzo, ale to bardzo zdumiewający. Bo przecież chcę tylko przypomnieć, że Angel Island to jest miejsce, którego chroni Knuckles. Ponieważ tam był ten główny szmaragd chaosu, a my teraz sobie zwiedzamy te miejsce jak gdyby nigdy nic. No, jak gdyby nigdy nic, w sumie sobie zwiedzamy te miejsce. Ogólnie naprawdę muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest świetna. Sama sceneria w sobie, w ogóle sam pomysł na poziom jest taki bardzo fajny, ponieważ patrząc na budowlę, jaka została tutaj wykorzystana do uozdobienia tego poziomu. Jest takie w ogóle słowo uozdobienia? Uzdobienia? Do podkreślenia, jak bardzo ten poziom jest fajny. To jest takie właśnie coś a la gotycka budowla. Bo jak widzicie, są tutaj takie kamienne cegły. Ogólnie sam w sobie poziom bardzo fajnie jest przedstawiony. Naprawdę, autentycznie, no twórcy tej gry po prostu przeszli samych siebie, nie? A i nie zwracajcie uwagi na to, co ja teraz odwalam, bo ja próbuję się dostać do tej sprężynki, a następnie do tej okrągłej platformy, żeby polecić dalej, ale jak widzicie, powiedziałem sobie w końcu pierdolę to, bo zacząłem się wkurwiać w pewnym momencie. I stwierdziłem, że pójdę inną ścieżką, no bo serio. To, co miało tutaj miejsce, to było jakieś po prostu nieporozumienie. Moje wspomnienia z Angel Island były takie, że poziom bardzo lubię, ale nie będę tego odejmował, że jest on dosyć trudny. Aha, i żeby nie było, że ja robię jakiś perfect run, tutaj będziecie widzieli oczywiście również, jak dwa razy stracę życie. Chcę wam to pokazać, żeby nie było, że ktoś pomyśli sobie, że ja tutaj robiłem taki, wiecie, perfect run na zasadzie, że ani razu nie zginąłem i tak dalej, bo ja nie mam problemu przyznać się z tym, że jestem słaby w gry z Sonikiem, a zwłaszcza te w 2D. Chociaż tak z dwojga złego wydaje mi się, że Sonic Advance, gdybym nie robił 100% i gdybym tak się, brzydko mówiąc, nie spuszczał nad tą grą, to ja myślę, że bym zrobił taki, wiecie, taki speedrun z tego, że każdy z tych poziomów bym zrobił jako właśnie taki typowy speedrun i trochę szybciej bym je zaliczył, bo po prostu bym grzał jak głupi przed siebie. No wiecie, o co chodzi, nie? Czy strata dwóch żyć to jest dla mnie dużo w tym momencie? I tak i nie, no z jednej strony szkoda tracić dwóch żyć, no bo moglibyśmy mieć dalej te 5. Ale z drugiej strony, w tej grze łatwo jest nadrobić życie tak na dobrą sprawę. I tak zresztą pod koniec, gdy będę miał maksymalną ilość żyć, bo będę miał 9 lub nawet chyba ponad 9, ale
gra za każdym razem zatrzymuje się na liczniku 9 żyć, a przynajmniej na moim emulatorku Visual Boy Advance. Nie wiem jak na innych emulatorach, a wiem, że chyba tych emulatorów od Game Boy Advance jest trochę chyba więcej niż jeden. Więc, no przynajmniej na moim emulatorku się zatrzymało to na 9, więc jeżeli ktoś miał z was kiedykolwiek więcej, to napiszcie w komentarzach, czy tylko ja mam coś takiego, czy faktycznie ta gra ma zamrożony licznik i zamiast na przykład pokazać 10, 11, 12, 13 i tak dalej, to pokazuje maksymalnie 9 żyć. Napiszcie w komentarzach, bo jest to dla mnie dosyć interesujący temat, a nawet temat do dyskusji, jakkolwiek to brzmi. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy grałem w tę grę, to ta ściana z piasku mnie dosyć irytowała. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że po prostu to takie falowanie trochę mnie irytowało, bo wprawiało mnie o ból oczu i to mówię autentycznie, serio, jak widziałem coś takiego, jak widziałem to takie falowanie piasku, to miałem autentycznie ból oczu. Wiem, dziwny jestem, wiem, nie musicie mi tego mówić, ja już to podkreślałem w pierwszym odcinku, ale podkreślę to i teraz. Wiem, jestem dziwny. Dla osób na przykład interesujących się, dlaczego nie ma mojej kamerki, no to tak jak już podkreślałem w pierwszym odcinku, to jest w post komentary nagrywane, a jako, że to jest let's play nagrywany w post komentary, no to ciężko byłoby, żeby moja kamerka gdzieś była w prawym dolnym rogu albo gdzieś po środku, no bo nagrywałem tutaj stricte gameplay i byłem bardziej na tym skupiony. Choć myślałem, żeby do let's play post komentary zacząć dawać kamerkę, żeby tam gdzieś w prawym dolnym rogu ja się wyświetlał, który powiedzmy to wszystko komentuje, ale bym musiał wtedy odpalać OBS-a, musiałbym wtedy wyciszyć mikrofon, dodatkowo Audacity. Wszystko to jest niby proste, ale to z drugiej strony jest trochę takie sobie dokładanie roboty niepotrzebnej. Spokojnie, ta kamerka powróci za jakiś czas, tylko na ten mini maraton prawdopodobnie tej kamerki no nie będzie, dlatego że będę chciał te wszystkie gry nagrać sobie w postprodukcji, w post komentary, innymi słowy, ponieważ tak szczerze lubię bardzo Sonica Advance, są to dla mnie łatwe gry i tak dalej, ale jednak robiąc 100% w tych gierkach, to wolę się najbardziej skupić na spokojnym takim graniu, spokojnym eksplorowaniu, a niestety próbując nagrywać tę grę na 100% jeszcze wtedy w live komentary, no to miałem delikatne problemy i powiem szczerze, że bardzo ciężko próbowałem złapać jakikolwiek czas na kącik ciekawostkowy. Jako, że już nie ma innych ciekawostek dotyczących poziomu, to tutaj skupimy się na podobieństwach do gry Sonic Pocket Adventure. Tak więc 5 ciekawostek na jeden taki ekran. Jedziemy z koksem. Pierwszy poziom, jak dobrze pamiętacie, miał na początku nazwy Neo, czyli Neo Green Hill Zone. Jak porównacie sobie to do Neo South Island Zone, to zobaczycie, że te dwa poziomy nie tylko mają podobną nazwę, ale są tak delikatnie do siebie podobne, mimo że Neo South Island Zone z Sonic Pocket Adventure jest bardziej podobne Green Hill Zone. Pierwszy boss korzysta z młotka jako swojej broni. Schemat ten będzie powtórzony w grze Sonic Advance 2 oraz Sonic Advance 3. Drugi poziom zawiera człon Secret w swojej nazwie oraz jest poziomem przemysłowym Secret Plant Zone i Secret Base Zone. Trzeci poziom korzysta z tematyki parku rozrywki i zawiera człon Casino w swojej nazwie, Cosmic Casino Zone oraz Casino Paradise Zone. Czwarty poziom zawiera podwodne sekcje. Vibe, bo musiałem tak bardzo mocno skupić się na szukaniu tych szmaragdów, no bo jednak no to nie jest, tak jak już zresztą podkreślałem, Sonic 1, gdzie zdobędziesz 50 pierścieni, skoczysz do ogromnego pierścienia i lecisz w special stage, to nie jest Sonic 2, gdzie wejdziesz sobie do checkpointu zdobywając 50 pierścieni i hulaj dusza i lecisz dalej z koksem, i to tym bardziej nie jest Sonic 3, gdzie musisz po prostu w jakichś tam mniejszych lub większych częściach poziomu znaleźć ogromny pierścień, który cię zabierze do następnego special stage'a. To jest Sonic Advance, gdzie trzeba tutaj bardzo eksplorować, co zresztą możecie zobaczyć po tym odcinku, jak i po poprzednim i następnym odcinku, że trzeba bardzo mocno poziomy eksplorować w poszukiwaniu właśnie tych specjalnych sprężyn. Dlatego na przykład zamiast, nie wiem, w poziomie być 3 minuty lub 2 minuty, to ja jestem na przykład 5 minut. Tak jak to było w poprzednim akcie, gdzie byłem prawie 5 minut, bo tam 4 coś byłem.
Już nawet nie pamiętam. No, coś takiego, dokładnie tak. Muzyka, która teraz leci, oczywiście jest jak najbardziej spoko. Bardzo szanuję Angel Island Act 2 za soundtrack. Jest bardzo w porządku, chociaż no mówię, no mam większy jakby vibe do aktu pierwszego, bo jest taki, nie wiem, bardziej weselszy. Jest taki, nie wiem czy mogę dobrze określić to słowo, ale taki motywujący, jakkolwiek to brzmi. No po prostu kurde, aż nóżka sama skacze. To jest taki bardziej spokojny soundtrack, na zasadzie jest też wesoły i tak dalej, ale jest zarazem też i spokojny. Bo pamiętacie, coś co jest wesołe również może być i spokojne. Taka mądrość życiowa z mojej strony weszła. A mam nadzieję, że to była mądrość, a nie głupota życiowa. Bo jeżeli to była głupota, to serdecznie za moją głupotę życiową przepraszam. Jakkolwiek to brzmi. Ale jak możecie zauważyć, te wszystkie ścieżki specjalne, do której, dzięki których dostajemy się do tych special stage'y, mają jedną wspólną cechę. Większość z nich dzieje się po prostu na samej górze poziomu. Tam, gdzie zwykle gracz się nie dostaje, no bo wychodzi z założenia, że prędzej tam się dostanie Tailsem niż takim Sonikiem czy inną postacią. Ale jak zauważyliście, te wszystkie, mówię, no zony mają wspólną cechę, że większość tych specjalnych sprężyn jest właśnie na samej górze. A czasami nawet jest trochę i niżej, ale trzeba też zeksplorować poziom. A ja preferuję, jeżeli chcecie oczywiście mieć to prawdziwe zakończenie i finałowego bossa, z którym się walczy w tej grze, no to preferuję bardziej taki spokojniejszy gameplay, gdzie bardziej będzie się skupicie się na exploringu. I żeby nie było, bo trzeba tutaj to podkreślić i to taką bardzo mocną, grubą linijką, znaczy linijką, Boże Święty, kreską, pogrubić i nawet wykrzywić, jeżeli trzeba będzie, czcionkę. Że żeby zdobyć 100% tej gry i mieć tego sekretnego bossa, to musicie to zrobić tylko i wyłącznie Sonikiem. To nie może być tak, że na przykład olejecie sobie historię Sonika i na przykład Tailsem zrobicie wszystkie szmaragdy, dlatego że wyjdziecie z założenia, że Tails jest tą prostszą postacią do zdobywania szmaragdów i dostania się do tych special stage'y. Tylko musicie to wszystko Sonikiem zrobić, dlatego że to Sonic ma jedynie dostęp do tego specjalnego ostatniego poziomu. Mam nadzieję, że nie musiałem tego jakoś dogłębnie tłumaczyć i mam nadzieję, że każdy już od razu zrozumiał. A jeżeli ktoś nie zrozumiał, no to bardzo serdecznie za to przepraszam i nie wiem jaką sobie karę wymyślę, jeżeli ktokolwiek tego no nie zrozumiał, ale starałem się chyba najprościej jak się da wytłumaczyć. O, Pomidor, ale dlaczego ty nie gadałeś na temat special stage'a, którego teraz robiłeś? No nie gadałem tylko i wyłącznie dlatego, że no co tu miałem więcej mówić, jak lecieliśmy sobie w dół w akompaniamencie troszeczkę cyjanowego jakby poziomu, no bo te rury, które były na wprost obok nas, były takie cyjankowe. No i udało nam się zdobyć błękitny szmaragd chaosu, tak więc zostaje nam już tylko jeden, by mieć wszystkie szmaragdy chaosu i zakończyć zbieranie ich, a przynajmniej w tej gierce, no bo zostaje nam jeszcze Sonic Advance 2 i Sonic Advance 3. A dziś jestem bardzo ogólnie ciekaw tego Sonica Advance 2, bo na pewno dzisiaj będę już nagrywał sobie gameplay. Tak, ponieważ za tydzień, dokładnie 17 lutego wyjeżdżam. A nawet już nie 17, tak, 17 lutego, dobrze mówię. 17 lutego wyjeżdżam, będzie kolejny meetup. Nie powiem gdzie, a będzie niespodzianka. Więc fajne jest nagrywanie na zapas, ponieważ w momencie kiedy ja sobie tutaj gadam, to wy prawdopodobnie ten let's play będziecie widzieli już pod koniec lutego. I walczymy teraz sobie z Knucklesem. Co? Dlaczego Knucklesem? W sumie jest to logiczne, no bo Knuckles jest strażnikiem oczywiście Angel Island i tak dalej, ale jak widzicie jest to po prostu podpucha. Ponieważ w tym momencie walczymy z Mecha Knucklesem, czyli z mechaniczną wersją Knucklesa, którego już zdążyliśmy pokonać. O ironio! No ale dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Napiszcie w sekcji komentarzy, jak wam się ogląda Sonic Advance i czy macie jakieś wspomnienia z tą grą. Nowych widzów zapraszam na socjale, linki są pozostawiane w opisie.
a my widzimy się w kolejnych odcinkach Sonic Advance i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.